Tomasz Kastrzak, firma Kłady Sion. Zajmujemy się sprzedażą kładów, skuterów wodnych, skuterów śnieżnych. Rynek wyglądał w ten sposób, że tak naprawdę wchodząc na Automoto czy Allegro, na te portale ogłoszeniowe ze sprzętami, to była tak naprawdę jedna firma nasza zaczynająca. Ogłoszeń wtedy było nakłady około 70. Natomiast no, dzisiaj można zobaczyć, jak to się wszystko rozwinęło, jakie zapotrzebowanie jest też na sprzęt. No, w tej chwili, zaglądając na ogłoszenia Automoto, portal Allegro, no, to jest około 6 tysięcy ogłoszeń na same kłady. No, myślę, że to był strzał w dziesiątkę, jeżeli chodzi o właścicieli Automoto. Chciałbym się zamienić rolami dzisiaj z nimi. Można powiedzieć, że portal Allegro Automoto no, zakończył karierę funkcjonowania giełd samochodowych i tak dalej. No, byłem chyba 3 lata temu na giełdzie samochodowej, to garstka samochodów to był dla mnie szczegół, mówię, o co tutaj chodzi. Uważam, że bez takich portali jak Allegro, Automoto byłoby naprawdę bardzo ciężko wyjść do klienta tutaj powiedzmy lokalnie. Gdybyśmy mieli się tylko skupić na sprzedaży, no to by było bardzo ciężko tak naprawdę taką firmę w dniu dzisiejszym prowadzić. Życzę wszystkiego najlepszego z okazji dziesięciolecia Automoto. Pozdrawiam.